Dzień dobry Państwu. Faktycznie jest mi bardzo miło i dziękuję bardzo za zaproszenie na kolejną edycję Cyber Academy. Dzisiaj faktycznie też mam powiedzieć już o czymś innym niż RODO, ale nie chciałbym jednak odchodzić całkowicie od RODO, dlatego że pewne elementy, które są zawarte w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także w dyrektywie NIS wcześniej, one są bardzo pokrewne z RODO. I będę Państwu starał się wskazywać na poszczególnych slajdach oraz w tym, co będę opowiadał, na te powiązania. To pozwala po prostu w sposób lepszy i bardziej dokładny zrozumieć, jakie wnioski wynikają z tejże ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i łatwiej jakby zastosować rozwiązania, które już są znane z RODO, do rozwiązań wymaganych przez tę ustawę. Po prostu niektóre schematy się powtarzają i są powielane. W zasadzie te schematy można powiedzieć, że zaczęły się od momentu, kiedy po raz pierwszy ujrzeliśmy rozwiązania dotyczące cookiesów. To był 2013 rok, kiedy pojawiła się zmiana w prawie telekomunikacyjnym i obowiązek informacyjny. Po raz pierwszy tak silny obowiązek informacyjny, jeżeli chodzi o te usługi świadczone drogą elektroniczną, pojawił się w ustawie Prawo telekomunikacyjne w odniesieniu do cookiesów. I obowiązek informacyjny również jest kontynuowany w RODO i także w tej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Dziś będę miał za zadanie powiedzieć tylko o obowiązkach dostawców usług cyfrowych. Także nie będę mówił o operatorach usług kluczowych. Rozróżnienie w tym zakresie przekażę Państwu za chwilę. Jestem radcą prawnym i zajmuję się kwestiami związanymi z nowymi technologiami już od kilkunastu lat, w tym ochroną prywatności, bezpieczeństwem sieci informacji. Jestem również ekspertem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, ENISA, w zakresie regulacyjnym oraz w zakresie prywatności. Także można powiedzieć, że od wielu lat zajmuję się właśnie tą tematyką. Cyberbezpieczeństwo tak naprawdę, taką pozwolę sobie na chwilę refleksji, cyberbezpieczeństwo zaczęło docierać do mnie bardzo stopniowo, dlatego że współpracowałem kiedyś z CERT-em Polska, pracując dla NASK-u i tam miałem okazję poznać od zarania w zasadzie funkcjonowania internetu i zagrożeń związanych z internetem właśnie cyberbezpieczeństwo i przyznam Państwu, że początkowo nie doceniałem wpływu cyberbezpieczeństwa na funkcjonowanie w ogóle świata cybernetycznego i dopiero, czy świata internetowego i dopiero stopniowo ta wiedza, ta świadomość zaczęła do mnie docierać, a dzisiaj proszę bardzo, mamy już ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która oczywiście nie jest pierwszym aktem dotyczącym cyberbezpieczeństwa w Polsce, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z polityką bezpieczeństwa cybernetycznego i strategią obrony cyberprzestrzeni, o ile dobrze pamiętam. To były dokumenty, które były przygotowywane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i wcześniej jeszcze przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Także to nie jest pierwszy dokument, który dotyczy cyberbezpieczeństwa w Polsce. Wcześniej były również inne dokumenty, natomiast znaczenie ustawy jest oczywiście o wiele większe niż strategii i polityki, które de facto nie do końca zostały wdrożone, można powiedzieć wręcz wprost. Czym jest w takim razie cyberbezpieczeństwo? Ustawa na szczęście daje nam odpowiedź w postaci definicji. To jest to odporność systemów informacyjnych na działania, które naruszają poufność. Poufność, czyli brak możliwości dotarcia do informacji przez osoby nieupoważnione do pozyskania wiedzy na temat takich informacji. Dalej integralność, czyli brak możliwości modyfikacji. Dalej dostępność, czyli również należy zapewnić, aby dana informacja czy dane były dostępne. I tutaj możemy zrobić wycieczkę do RODO. Również jest obowiązek zapewnienia dostępu do danych osobowych. Tutaj tak samo jest obowiązek zapewnienia dostępu do danych. Jeżeli nie ma dostępu do danych, możemy mieć do czynienia z działaniem, które narusza właśnie
tę dostępność do danych. Nie tylko do danych osobowych oczywiście, ale generalnie do danych. I w końcu autentyczność. Autentyczność, czyli pochodzenie z określonego, sprawdzonego źródła. I w końcu chodzi oczywiście o przetwarzane dane lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Dlaczego jest tu mowa o tych usługach oferowanych przez te systemy? Otóż jeżeli mówimy o usługach cyfrowych, no to nie zawsze będą one równoznaczne z usługami kluczowymi. To jest, są wręcz dwa rozłączne pojęcia i o tym powinniśmy pamiętać. Aby tak naprawdę przejść do kwestii związanych w ogóle z cyberbezpieczeństwem, trzeba spojrzeć na kwestię związaną z ryzykiem w ogólności, ryzykiem podobnym jak to, które wynika z RODO. Tam również mamy identyfikację ryzyk, mamy szacowanie ryzyka, czyli określanie, jak, z jak dużym ryzykiem mamy do czynienia. W przypadku RODO jest to zasadnicza kwestia, bo jeżeli zidentyfikujemy, że ryzyko jest wysokie dla praw lub wolności osób fizycznych, wtedy mamy o wiele dalej idące obowiązki. Tak samo jest tutaj, w tej ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jeżeli ryzyko jest duże, czyli jest na przykład ryzyko związane z incydentem krytycznym, o którym później Państwu również powiem, no to wtedy wiemy, że należy postępować w sposób zupełnie inny niż tylko w przypadku ryzyka incydentu istotnego, o którym również powiem. Nie każdy incydent istotny jest incydentem od razu krytycznym. Dlatego w zależności od tego, jakie jest ryzyko związane z incydentem, tak będziemy musieli z nim postępować i zaangażować odpowiednie podmioty, czyli na przykład CIRT-y odpowiednie, o których również wspomnę w dalszym części prezentacji. I w końcu zarządzanie ryzykiem, czyli realizację określonych obowiązków wynikających z ustawy, bo to zarządzanie ryzykiem nie jest czynnością jednorazową, nie jest czynnością, którą da się opisać w jednym zdaniu. Zarządzanie ryzykiem jest szeregiem czynności, które mają za zadanie mitygację zasadniczo ryzyka. I o tym wszystkim mówię dzisiaj Państwu powiedzieć. Jak wspomniałem wcześniej, chciałbym wprowadzić już od razu rozróżnienie na operatorów usług kluczowych i na dostawców usług cyfrowych. Tutaj wcześniej w poprzednich prezentacjach już padały te pojęcia. Operator usług kluczowych i nie padło pojęcie dostawca usług cyfrowych, ale operator usług kluczowych, no to jest to jeden z tych 300 podmiotów, które zostaną, powinny zostać wskazane do 9 listopada przez organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa, czyli przez ministra cyfryzacji. Oczywiście wykaz ten nie będzie publicznie dostępny, wykaz tych podmiotów. To będzie tak, że zostanie wydana decyzja i tylko podmioty, które będą podlegały tej decyzji, będą o tym wiedziały, plus odpowiednie CIRT-y. CIRT-y również będą wiedziały o tym, kto znajduje się w wykazie tych operatorów usług kluczowych. Będą wiedziały również o tym organy ścigania, czyli na przykład policja, na przykład agencje CBA, ABW, ale tylko w zakresie, który jest niezbędny dla prowadzenia tych postępowań. A także będą o tym wiedziały takie CIRT-y sektorowe, czyli to nie będzie wykaz powszechnie dostępny, ale w zakresie określonym tylko i wyłącznie przez ustawę. Czyli to będą operatorzy usług kluczowych, którzy mają na celu świadczenie tych usług kluczowych, które polegają na utrzymaniu krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej w państwie. Ale o nich nie będziemy mówić, od razu już powiem, czyli te wszystkie soki i inne rzeczy, o których dzisiaj Państwo słyszeliście, to zostało omówione i to dotyczy bardziej operatorów usług kluczowych, chociaż oczywiście nie wyłączam tutaj możliwości skorzystania z soku przez dostawcę usług cyfrowych, bo będę mówił właśnie o dostawcach usług cyfrowych. I kim według ustawy są ci dostawcy usług cyfrowych? No cóż, są to podmioty, które świadczą usługi cyfrowe. Musimy pójść krok dalej. Czym w takim razie są usługi cyfrowe? Usługi cyfrowe, ustawa odwołuje się do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która z kolei w sposób jednoznaczny wskazuje, że nawet nie mówi o usługach cyfrowych, tylko o usługach
świadczonych drogą elektroniczną. I są to usługi, które są świadczone bez obecności fizycznej uczestników tych usług, czyli zdalnie. To jest pierwszy element tej definicji. Drugi element tej definicji polega na tym, że są to usługi, które są wykonywane na żądanie użytkownika. Czyli to nie jest usługa, której nikt sobie nie zamawiał. Musi być to usługa, która została zamówiona. I w końcu ostatni element tej definicji z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, no to jest element dotyczący już wykorzystania sieci telekomunikacyjnych, a w zasadzie sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych. Czyli te trzy elementy muszą być spełnione, abyśmy mieli do czynienia z usługą cyfrową i w konsekwencji z dostawcą usług cyfrowych. Wtedy dopiero możemy mówić, że ma zastosowanie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ale ustawa jeszcze bardziej zawęża krąg podmiotów. Otóż ustawa mówi wprost w jednym z załączników, że dostawcą usług cyfrowych będzie internetowa platforma handlowa. Czym jest internetowa platforma handlowa? Otóż można byłoby pokusić się o interpretację, że jest to w zasadzie każdy sklep. Aczkolwiek biorąc pod uwagę opis internetowej platformy handlowej w załączniku do ustawy, sądzę, że no nie można tak szeroko traktować tego pojęcia. Internetowa platforma handlowa według ustawy jest to platforma, na której dokonuje się wymiana usług lub dóbr pomiędzy użytkownikami a przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcami. Czyli trudno powiedzieć, aby to był jednak sklep internetowy. To będą platformy typu przypuszczalnie Allegro i inne platformy, na których można dokonywać transakcji. Natomiast ja bym nie twierdził, że chodzi tutaj o sklepy internetowe. Zresztą tak nawiasem mówiąc, kiedy przypomnimy sobie dyskusję na temat dyrektywy NIS sprzed kilku lat, tam w jednej z wersji pojawiły się sklepy internetowe i podniósł się wielki wtedy hałas w całej Europie, że no sklepy internetowe nie mogą sobie pozwolić na wdrożenie wymagań takich jak w stosunku do większych podmiotów, które działają w sieci. W związku z czym z tych sklepów internetowych wtedy wyraźnie zrezygnowano i to jest też argument przemawiający za tym, że chodzi tutaj jednak o te platformy wymiany handlowej pomiędzy użytkownikami a przedsiębiorcami albo pomiędzy przedsiębiorcami. Dalej usługi przetwarzania w chmurze. No tutaj to w zasadzie nie ma ograniczeń. Każdy podmiot, który świadczy usługi przetwarzania w chmurze, świadczy usługę cyfrową w rozumieniu ustawy. I w końcu wyszukiwarki internetowe, tutaj również nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast idąc dalej zawężeniami z ustawy, ustawa wskazuje, że obowiązki nakładane na dostawców usług cyfrowych dotyczą tylko przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż 50 osób albo mają obrót roczny, czy też sumę aktywów wyższą niż 10 milionów euro. Czyli można powiedzieć, że tak mocno ustawa zawężyła krąg tych podmiotów, że de facto no, nie będzie to na polskim rynku przynajmniej bardzo, bardzo wiele podmiotów, aczkolwiek, o czym za chwilę jeszcze powiem, to nie dotyczy tylko podmiotów z rynku polskiego. I tutaj jest ewentualny problem, bo każdy, kto będzie świadczył usługę na terenie Rzeczypospolitej, a jeżeli mówimy tutaj o terenie Rzeczypospolitej, no to de facto mówimy o usłudze, która jest dostępna z terenu Rzeczypospolitej. Więc to nie będzie dotyczyło tylko polskich podmiotów. Więc nagle ten krąg dostawców usług cyfrowych nam się znacznie może poszerzyć. Jakie są te obowiązki? Obowiązki można powiedzieć, że są dość ogólne. Dopóki nie spojrzymy do rozporządzeń zarówno polskich, jak i unijnych. Otóż podstawowym obowiązkiem takiego dostawcy usług cyfrowych jest podejmowanie właściwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych. Ważne jest to, aby tutaj ujrzeć ten fragment proporcjonalnych, właściwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych. Czyli nie może być tak, że na każdego takiego dostawcę usług cyfrowych będą identyczne obowiązki nałożone. Jeżeli usługa jest na przykład o mniejszym stopniu ryzyka dla użytkowników, czy usługa nie jest powiązana w żaden sposób z usługą kluczową, bo tutaj też trzeba zauważyć, że niektóre usługi cyfrowe będą wykorzystywane dla świadczenia usług kluczowych. Na przykład, jeżeli będzie podmiot, który jest
operatorem usług kluczowych korzystał z rozwiązań chmurowych, no to w tym momencie te rozwiązania kluczowe, te rozwiązania chmurowe, które stanowią usługę cyfrową, służą do świadczenia usługi kluczowej. Czyli od razu wchodzimy na zupełnie inny poziom ryzyka. Jeżeli wchodzimy na zupełnie inny poziom ryzyka, no to wtedy też na pewno te środki techniczne i organizacyjne, które muszą zostać zastosowane przez dostawcę usług chmurowych, będą o wiele, wiele wyższe niż bez powiązania pomiędzy usługą cyfrową a usługą kluczową. I tutaj mamy takie elementy dość typowe w zasadzie, jeżeli porównamy je z RODO. Mamy bezpieczeństwo systemów informacyjnych i obiektów. Cóż, w RODO mieliśmy identyczne w zasadzie, można powiedzieć, wymaganie. Tam również była mowa o bezpieczeństwie systemów informacyjnych, była mowa o instrukcji zarządzania systemami, bezpieczeństwo obiektów, czyli monitoring, czyli tak zwane nawet szafki RODO, które Państwo, nie wiem, może sobie przypominacie, były w formie memów pokazywane w internecie jako zabawny, za daleko idący już element związany z bezpieczeństwem. Ale tak samo jest tutaj. Mówimy o bezpieczeństwie wręcz obiektów. Dalej postępowanie w przypadku obsługi incydentu. RODO tak samo. Postępowanie w przypadku obsługi naruszenia, bo w RODO mówiliśmy o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, tutaj mówimy o incydencie bezpieczeństwa. Do incydentów jeszcze wrócimy. Zarządzanie ciągłością działania dostawców w celu świadczenia usługi cyfrowej. Proszę zwrócić uwagę, że to jest wymóg zarządzania ciągłością działania dostawcy. Czyli odnosimy się tutaj do działania, funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, nie do samej usługi cyfrowej. Czyli tak naprawdę taki dostawca musi zapewnić, aby jego przedsiębiorstwo funkcjonowało. To jest o tyle istotne, że jeden z kolejnych obowiązków dotyczy z kolei ciągłości świadczenia usługi cyfrowej. Także przedsiębiorca musi wykazać w razie czego, że zapewnił ciągłość działania całego swojego przedsiębiorstwa. Czyli na przykład, że nagle się nie okaże, że zaprzestanie świadczenia usług dlatego, że nie ma pracowników. Można ten obowiązek tak dalece odczytywać. A jeżeli on jest powiązany z usługą kluczową, jeżeli usługa cyfrowa jest powiązana z usługą kluczową, no to można powiedzieć, że to będzie nawet weryfikowane w razie kontroli. Monitorowanie, audyt i testowanie. To samo co w RODO, czyli ciągłe działanie na rzecz weryfikacji, czy rzeczywiście spełniamy te wymogi właściwych i proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych. I w końcu skorzystanie z najnowszego stanu wiedzy. Tutaj polecam Państwa uwadze rozporządzenie wykonawcze unijne 2018 przez 151. W nim te wymogi są dość dobrze określone. Inne obowiązki: podejmowanie środków zapobiegających i minimalizujących wpływ incydentów na usługę cyfrową w celu zapewnienia już ciągłości świadczenia usługi. Czyli nie tylko ciągłość działalności, ale też ciągłość świadczenia usługi. To jest kolejny, można powiedzieć, ogólny obowiązek, który no, nie wymaga tutaj szczegółowego omawiania. Zresztą bardziej jest to obowiązek techniczny, więc też nie po mojej stronie, myślę, jest opowiadanie o tym. Wyznaczenie przedstawiciela. Wspominałem o tym, że jeżeli mamy do czynienia z podmiotem spoza Unii Europejskiej, czyli na przykład wyszukiwarką, czy rozwiązaniem chmurowym spoza Unii Europejskiej, to wtedy taki podmiot musi wyznaczyć przedstawiciela. W jednym z krajów Unii Europejskiej, może być w Polsce, może być to w innym kraju unijnym. Tak czy inaczej jest taki obowiązek wprost wskazany wobec podmiotów, które nie pochodzą z Unii Europejskiej. Inne obowiązki: przeprowadzanie czynności umożliwiających wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie oraz klasyfikowanie incydentów. I chciałbym zwrócić uwagę szczególną na klasyfikowanie incydentów. Dlatego, że już wspomniałem wcześniej, że będziemy mieli do czynienia z różnymi incydentami. I w zależności od tego, z jakim incydentem mamy do czynienia, taka powinna być reakcja na ten incydent. Do incydentów za chwilę jeszcze i do tej klasyfikacji przejdę. I w końcu zapewnienie w niezbędnym zakresie dostępu do informacji dla właściwego CIRT-MON-u, CIRT-NASK czy też CIRT-GOV o incydentach krytycznych, czyli nie o każdych, tylko o krytycznych. Czym jest incydent sam sobie? Jest to zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo. Czyli wracając do definicji cyberbezpieczeństwa,
czy jest to incydent, który ma wpływ na odporność systemów informacyjnych na naruszenie jednego z tych filarów, które wskazaliśmy. Poufność, integralność, autentyczność i dostępność. Czyli incydent musi mieć wpływ na tę odporność. Tak jak powiedziałem, istnieje klasyfikacja incydentów. Nas interesuje z punktu widzenia dostawców usług cyfrowych szczególnie incydent istotny, czyli incydent, który ma wpływ na świadczenie usługi cyfrowej. Ale nie tylko, bo wspomniałem na poprzednim slajdzie również o incydencie krytycznym. Incydent krytyczny to taki, który powoduje zagrożenie w postaci znacznej szkody dla dóbr ogólnych, na przykład dla zdrowia, życia czy mienia wysokiej wartości. I w niektórych sytuacjach ten incydent istotny może być incydentem krytycznym. I wtedy już wchodzimy na obszar nie tylko zarządzania incydentem istotnym, ale również incydentem krytycznym, co powoduje włączenie również CIRT-ów, odpowiednich CIRT-ów w zarządzanie ryzykiem i zarządzanie takim incydentem. Jest jeszcze incydent poważny, ale ten incydent poważny nie dotyczy dostawców usług cyfrowych, ale dotyczy operatorów usług kluczowych. W jaki sposób dokonuje się klasyfikowania incydentu jako istotne? No, można powiedzieć, że tutaj jest bardzo zbliżona metoda do tej, którą znamy z RODO. Dlatego, że w RODO zastanawiamy się nad tym, jeżeli mamy do czynienia z naruszeniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, zastanawiamy się nad tym, ilu użytkowników zostało dotkniętych naruszeniem. Tutaj mamy tak samo. Przy istotnym incydencie zastanawiamy się, ilu użytkowników taki incydent dotknął. Dalej zastanawiamy się nad tym, czy ten incydent miał wpływ na działalność gospodarczą i społeczną. I tutaj warto ponownie sięgnąć do tego rozporządzenia wykonawczego numer 151 unijnego, aby sprawdzić progi, które są tam w nim określone. Dalej sprawdzamy, jak długo trwał ten incydent, jaki miał zasięg geograficzny oraz jaki był zakres zakłócenia funkcjonowania usługi cyfrowej. Wszystkie te elementy sprawdzamy po to, aby określić, czy mamy do czynienia z incydentem istotnym, czy też nie. Jeżeli mamy do czynienia z incydentem istotnym, no to wtedy musimy dokonać zgłoszenia takiego incydentu. Jak dokonujemy zgłoszenia? Zgłoszenia dokonujemy niezwłocznie, czyli nie czekamy 24 godzin. Tutaj jest termin 24 godzin jako maksymalny termin zgłoszenia, ale tak naprawdę w związku z tym, że jest napisane niezwłocznie, to nie możemy czekać 24 godzin, jeżeli już mamy świadomość wystąpienia takiego incydentu istotnego. I tutaj jest identyczne rozwiązanie jak z RODO. W RODO również nie możemy czekać 72 godziny, aby zgłosić naruszenie. Jeżeli wiemy, mamy już sygnał, że był incydent istotny, zgłaszamy. Dokąd zgłaszamy? W zależności od tego, czego dotyczył incydent. Możemy zgłosić do CIRT-u MON-owskiego, do CIRT-u rządowego GOV albo do CIRT-u NASK-owego. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w formie, może zostać dokonane w formie elektronicznej, więc tutaj na pewno ustawodawca poszedł wszystkim na rękę, że nie trzeba stosować formy papierowej. Zresztą w RODO jest rozwiązanie takie samo, w zasadzie nie, takie samo, nie w RODO, ale bardziej już przez na stronach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych również można zgłosić tam przez formularz elektroniczny naruszenie ochrony danych osobowych. I co powinno znaleźć się w takim zgłoszeniu? Otóż zgłoszenie powinno oczywiście zawierać dane zgłaszającego, ocenę wpływu incydentu na usługę cyfrową. Przy czym tutaj jest taki jeden element, który no muszę Państwu powiedzieć, że bardzo mnie zaskoczył, kiedy o nim czytałem po raz pierwszy, bo ustawa mówi o tym, że nie ma obowiązku zgłoszenia, gdy nie można ocenić wpływu na usługę. Czyli nie, stwierdzamy, że no nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ten incydent miał wpływ na usługę cyfrową, jaki miał wpływ, wtedy nie musimy zgłosić. Ja obawiam się, że w ten sposób utworzyliśmy furtkę dla no niestety tych dostawców usług cyfrowych, aby nie byli w stanie ocenić wagi tego incydentu. Oczywiście, jeżeli incydent będzie oczywisty, będzie każdemu znany publicznie i tak dalej, no to wtedy nie ma wątpliwości, że nie będą w stanie tego ukryć i nie będą w stanie w żaden sposób odmówić zgłoszenia. Ale jeżeli
Jeżeli nie będzie to powszechnie znany incydent, no to cóż, no to ocenę pozostawia się tak naprawdę samemu dostawcy usług cyfrowych. Dalsze elementy są niemalże identyczne z RODO. Opis incydentu istotnego, liczba użytkowników, zasięg, czego dotyczyło zakłócenie, wpływ na działalność gospodarczą, społeczną, a także działania zapobiegawcze i naprawcze. To samo co w RODO. Tak samo jeżeli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, również musimy wskazać, jakie działania zostały podjęte, czy zamierzamy podjąć na przyszłość, aby takich incydentów również nie było, aby one nie występowały. Dodatkowe obowiązki dla dostawców usług cyfrowych, które wynikają z nowej polskiej ustawy, to właśnie obsługa incydentu istotnego i incydentu krytycznego. Mówię o tym dlatego, że obsługa incydentu istotnego jest standardem. Natomiast jeżeli ten incydent istotny jest również incydentem krytycznym, no to wtedy konieczne jest zaangażowanie po stronie dostawcy usług cyfrowych. Kolejny element, usuwanie podatności dotyczących incydentu. Usuwanie podatności jest tak naprawdę związane z tym, że jeżeli te podatności nie zostaną zaobserwowane, czy nie będą usuwane, no to wtedy wiąże się to z karą administracyjną. Przekazanie informacji o incydencie operatorowi usługi kluczowej, który korzysta z usługi cyfrowej. To jest to, o czym mówiłem na początku. Czyli jeżeli z usługi cyfrowej korzysta operator usługi kluczowej, wtedy powinien uzyskać informację o tym, że doszło do incydentu cyfrowego. I w końcu taki, można powiedzieć, obowiązek bardziej informacyjny dotyczący przekazywania informacji o innych incydentach do właściwego CIRT-u. To nie jest zagrożone żadną karą. To jest po prostu na zasadzie dobrowolności przekazywanie informacji o innych incydentach niż incydenty istotne czy też incydenty krytyczne. Ustawa mówi również o tym, że dany CIRT może opublikować informacje o istotnym incydencie, ale taka publikacja może odbyć się tylko i wyłącznie po uprzedniej konsultacji z dostawcą usługi cyfrowej i przy zachowaniu ochrony prawnie chronionych tajemnic. Czyli de facto publiczna dostępność informacji o istotnym incydencie będzie w dużym stopniu zależna od konsultacji z samym dostawcą. Jeżeli nie będzie mu zależało, no to można zgadywać, że i nie będzie to publicznie wiadomy incydent typu zmasowany atak DDoS, który dotyka wielu użytkowników, no to wtedy myślę, że niewiele podmiotów w ogóle się dowie o tym, że taki incydent miał miejsce. Mówiłem o karach. Kary dotyczące, oczywiście tych kar w ustawie jest wiele, ale większość z tych kar dotyczy jednak operatorów usług kluczowych. Są natomiast również kary, które dotyczą dostawców usług cyfrowych. Tak, niezgłoszenie incydentu istotnego, no w zasadzie kara do 20 tysięcy, można powiedzieć, że nie jest to wysoka kara, absolutnie nie jest wysoka, szczególnie jeżeli ten dostawca usług cyfrowych weźmie pod uwagę, no dobrze, no ale ilu ja stracę klientów, ile stracę pieniędzy przez to, że dokonam takiego zgłoszenia. No cóż, wtedy wybór jest jasny, tak, że wybierze jednak to 20 tysięcy zamiast zgłoszenie. I to istotne jest też to, że na przykład w przypadku operatorów usług kluczowych może być nałożona kara na osobę kierującą takim operatorem w postaci 200%, o ile pamiętam, wynagrodzenia takiej osoby. Natomiast tutaj w stosunku do dostawców usługi cyfrowej nie ma takiej kary, więc no 20 tysięcy no nie jest to wysoka kara. Dalej niezapewnienie obsługi incydentu istotnego i krytycznego we współpracy z właściwym CIRT również do 20 tysięcy. Nieusunięcie podatności do 20 tysięcy. Kiedy patrzę na te kary, to przypominają mi się tak naprawdę kary nie z RODO, tylko kary jeszcze z naszej starej ustawy o ochronie danych osobowych. Tam również były niskie kary. Jak funkcjonowało ochrona danych osobowych? Sami wiemy. Dopiero RODO razem ze swoimi karami spowodowało pospolite ruszanie wśród przedsiębiorców, aby wdrożyć rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych. Być może... Słucham? Tutaj się chyba nie sumują, ale tego nie jestem pewien. No można to zweryfikować, ale
One są oddzielnie wymienione w stosunku do każdej z czynności, każdego zaniechania, więc nie ma tam sumowania. Tym bardziej, że jest jeszcze kara do 1 000 000 złotych. Czyli no bo w sytuacji, kiedy dochodzi do uporczywego naruszenia ustawy, którego skutkiem jest już bezpośrednie i poważne zagrożenie cyberbezpieczeństwa i dotyczy to bezpieczeństwa państwa, czy zdrowia życia ludności, czy też mienia w dużej, znacznej wysokości, no to wtedy możliwe jest również ukaranie do 1 000 000 złotych. I to już brzmi o wiele poważniej. Więc jeżeli rzeczywiście będzie dotyczyło to tych wszystkich dóbr, które tutaj zostały wymienione, no to możemy wtedy ewentualnie liczyć na to, że te kary będą o wiele poważniejsze. No, natomiast miejmy nadzieję, że nikogo to nie spotka. Dziękuję bardzo. Kary będą dochodem budżetu państwa. To jest wprost zapisane w ustawie. Przepraszam, nie słyszałem? Częstotliwość? Uporczywość. No oczywiście to jest pojęcie niejednoznaczne, tak jak wiele pojęć w tej ustawie, ale no, na pewno musi być kilka tego typu zdarzeń. Oczywiście jeżeli będzie to zdarzenie, moim zdaniem jeżeli będzie to zdarzenie dwukrotne o dużym znaczeniu, no to wtedy nie będzie już nawet trzeciego. Będzie po prostu zastosowana wyższa kara. I myślę, że dobrze, że to są kary proporcjonalne, tak samo jak w RODO. W RODO mamy również kary proporcjonalne, które są dostosowane do długości trwania, do naruszenia, do stopnia winy. To tutaj również powinno być brane pod uwagę. Więc jeżeli ktoś w ewidentny sposób nie zareagował na incydent, czy nie bierze w ewidentny sposób udziału w obsłudze incydentu, na przykład krytycznego, łącznie z współpracą z CIRT-ami, no to tutaj ja już bym powiedział, że jest ta uporczywość i nie ma co czekać na to, czy powtórzy się to przy kolejnym incydencie. Jest to uporczywe naruszanie ustawy, więc tu nie chodzi o liczbę incydentów, tylko uporczywe naruszanie ustawy, czyli na przykład CIRT zwraca się z żądaniem o informację na temat incydentu, natomiast dostawca usług cyfrowych po prostu odmawia udzielenia takiej informacji i po raz kolejny odmawia, no to ja uważam, że jest to już uporczywe naruszenie ustawy i jak najbardziej te wyższe kary powinny mieć zastosowanie. CIRT powinien się zwrócić do kogo, żeby karę nałożył? W ustawie jest mowa jako tylko o ministrze właściwym do spraw cyberbezpieczeństwa. Czyli to minister cyfryzacji? Więc ja uważam, że w ten sposób powinno być to rozwiązane, tak. Tam nie ma innych podmiotów wskazanych. Tylko jest minister właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa. Ale jaką prośbę? To znaczy, no może zgłosić prośbę, jeżeli oczywiście doszło do incydentu, tak? No to wtedy... Może pan zgłosić, ale oczywiście no, musi się odbyć weryfikacja, czy doszło do incydentu, tak? Także no, zgłosić może każdy. To myślę, że ktoś, kto jest dotknięty incydentem istotnym, oczywiście, jeżeli to jest incydent istotny, no to wtedy powinien jak najbardziej zgłosić, no bo już samo niezawiadomienie o incydencie istotnym to jest naruszenie ustawy.